ta młoda Polska różni się czymś od tej zagranicznej? No myślę przede wszystkim nakładami finansowymi, że tam na tą modę, na zrobienie pokazu, na zrobienie kolekcji właściwie te budżety są dosyć nieograniczone, szczególnie jeżeli mówimy o takich dużych domach mody. Tutaj rozmawiamy o młodych ludziach, którzy bardzo często tych funduszy po prostu nie mają. I tam rzeźbią, że tak powiem w cudzysłowie, jak mogą. Więc chociażby z tej strony no, to jest na pewno coś innego. Tak? Jak gdy, kiedy mamy nieograniczony budżet i możemy właściwie wszystko, no, to powstanie wtedy zupełnie inna kolekcja niż wtedy, kiedy ten budżet jest dość mocno ograniczony. Prawda? Ale myślę, że wyobraźnia i tutaj kreacja jest na bardzo wysokim poziomie. Także jedyne to, co gdzieś tam nas może różni i dzieli, to jest to, że po prostu no, tam jest ogromny kapitał, który to wspiera.